O współistnieniu polskiego robotnika i alkoholu krążą legendy, niestety w wielu przypadkach prawdziwe. Oczywiście nie mamy na myśli, że wszyscy piją, co to to nie. Ale zdecydowana większość jednak przy pracy lubi sobie za kołnierz odpowiednio wlać. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. Czy picie uwalnia szósty zmysł i powoduje zwiększenie kompetencji? To w sumie tak jak z podrywaniem dziewczyn. Wypijasz odpowiednią ilość trunku po to, by być bardziej śmiałym. Słyszałem o takiej maksymie krążącej w światku robotniczym. Im więcej wypijesz, tym prąd słabiej kopie. Czasami prawdziwe są anegdoty o spotkaniach robotników amatorów oraz degustatorów specjalizujących się w tanich trunkach z lekarzami. Czy pan pije? No, zdarza mi się czasami. Raz jedno, raz dwa piwka, prawda? Czasami dwie flaszki. Raz osiem, bo tyle wokół mnie leżało, jak się obudziłem. Więc można powiedzieć, piję, tak. A długo pan pije? A, z 20 lat. To już nic z tym nie róbmy. A ja natomiast słyszałem historię o niejakim elektryku panu Mirosławie, który jak gdyby nigdy nic przed przystąpieniem do pracy przelał sobie ćwiartkę do szklanki. Właściciel remontowanego mieszkania spytał z ciekawością: panie Mirku, czy pan jest czasem alkoholikiem? Na co pan Mirosław odpowiedział z pretensją w głosie: a pewnie, że tak! Panie doktorze, jak to jest z tym alkoholem? Bo jestem, tak się składa, hobbistą, entuzjastą. No co z alkoholem? Panie Zygmuncie, przynosić. Tak sobie myślałem, panowie, że budowlance jest jak w piłce nożnej. Nie dlatego, że i tu są przekręty, chociaż to też prawda, ale że jak w futbolu mamy zawodników rezerwowych do zmiany, tak budowlance jest taki fachura, co poprawia po poprzednim. Na przykład pan Mirosław znany jest z tego, że poprawia po panu Andrzeju. No i przypomnijmy sobie wiekopomne słowa każdego takiego zmiennego majstra: panie, ale to panu ktoś spieprzył! Oczywiście nomenklatura budowlana jest dosadniejsza, ale nie chcę tutaj rzucać mięsem, to nie kebab w końcu. Panowie, jaki kebab, jaki futbol. Jak możecie krytykować polską myśl techniczną? Przecież nikt nie powiedział, że ściana nośna bez paru cegieł nie wytrzyma. Słyszałem w ogóle historię polskiego robotnika, który wymyślił najlepszy biznesplan, jak zdobyć majątek. Przybywając bowiem na obczyźnie, konkretnie w Londynie, takiej małej mieścinie pod Greenwich, zaobserwował, że wszystkie tamtejsze domy to szeregowce, więc jakby domy spięte do kupy. Zaproponował więc, że uzupełni brakujące dachówki na jednym z domostw, podbierając brakujące elementy z następującego domu, nie mówiąc o tym żadnej ze stron. Następnie powtórzył sytuację i znowu zrobił krocie. Zdziwiony był jedynie właściciel ostatniego domu, bo ubyło mu dachówek, a nikt nie chciał naprawić mu dachu. Ale to jeszcze nic. Najczęstszą przywarą ludzi remontujących mieszkania jest powiedzenie: będzie pan zadowolony! I nie ma najmniejszego znaczenia, że płytki są krzywo, że świeżo pomalowane ściany mają zacieki. Poprawi się, będzie pan zadowolony! Ale nie zapominajmy, że wielu fachowców, w cudzysłowie, przygotowania zawodowego nie posiada i wszelkie zagrania marketingowe są jak najbardziej na miejscu. Niestety, słowo nie idzie w parze z jakością. I można się z byle jakości śmiać, że nasi fachowcy odwalają fuszerę. Ale czy my zachowujemy się odpowiednio w stosunku do nich? Czasami bywa tak, że taki biedny przykładowo pan Henryk musi używać najtańszych produktów, które my kupujemy, by zaoszczędzić. Jako spec potrafi ocenić, z jakimi materiałami ma do czynienia i na podstawie swojego przenikliwego zmysłu obserwacji dostosowuje jakość usługi do jakości produktów. Przecież to jest proste. Przyjrzyjmy się teraz sytuacji z przestrzeganiem zasad BHP. Przyjęło się, że przepisy o bezpieczeństwie pracy trzeba przestrzegać. Ale jak wiemy, zasady są po to, żeby je łamać. Bo przecież po co robić coś tak jak inni, skoro zawsze nagle pojawia się jakaś innowacyjna myśl? Raz byłem świadkiem sytuacji, w której pan fachowiec malujący nam mieszkanie skonstruował jakże profesjonalną drabinę z krzesła postawionego na stole. Pan odrzucił propozycję użycia zwykłej drabiny, którą mieliśmy, tłumacząc się brakiem wygody. Cóż było robić, skoro sam tak chce? Przecież nie będziemy podważać jego kompetencji. Popisy akrobatyczne oczywiście skończyły się upadkiem. Pan fachowiec jednak bez mrugnięcia okiem podniósł się z podłogi i powiedział: spokojnie, jestem zawodowcem, nic się nie stało. Ach, ta upartość. Taka sytuacja, nie? Cytując klasyka. Dany w środowisku fachowców elektryk pan Zenon, pracując u znajomych, szukał fazy w kontakcie, paląc sobie przy tym papieroska lub ćwika, jak mówią w Poznaniu. No i właśnie znajomy się go pyta: panie Zenonie, a co z BHP? Na co pan Zenon błyskawicznie odpowiedział: a, no, przepraszam, ubrał rękawiczki i dokończył papieroska. Panowie,
Czy waszym zdaniem nasi kochani robotnicy mają problem z pracowitością? Czy powiedzielibyście, że wszyscy patrzą jak się robi, a tylko jeden robi jak się patrzy? No, sytuacja u mnie przy remoncie hydrauliki, mianowicie w czasie wykonywania pracy postanowiliśmy pokazać polską gościnność i poczęstować go winkiem domowej roboty, które miał tam dobre kilkanaście wolt. No i po skosztowaniu tegoż wina hydraulik poszedł do swojego pojazdu. Pomyślałem, że pewnie po jakieś narzędzia, ale okazało się, że nie docenił mocy napoju, wino lekko go ścięło i położył się w swoim Volkswagenie, leżąc tak 2,5 godziny. Osobiście byłem świadkiem, jak w upalny dzień robotnicy, aby odsapnąć, oczywiście zmęczeni są, prawda? No, chcieli mieć chwilkę dla siebie, więc postanowili postawić na sztorc, nie mylić ze sztosem, taczki. Zdjęli koszulki, wzięli browarek, ówcześnie otwarty, prawda, do ręki, rozgościli swoje spracowane ciała we wnętrzu tychże taczek. Ach, ten relaks w pracy. Ja słyszałem opowieść o pracowitym panu Arku. Historia jest niestety oparta na faktach. Otóż wspomniany pan robotnik przyszedł normalnie do pracy. No może nie normalnie, bo był wczorajszy przez urodziny szwagra. Z racji tego, że panu pracować się nie chciało, jego stan utrudniał normalne działanie, pomysłowy budowlaniec wpadł na genialny pomysł. Znalazł bowiem na budowie pustą taczkę i jeździł nią przez cały dzień. Gdy ktoś go pytał, czemu jeździ z pustą taczką, odpowiadał, że kierownik kazał mu ją załadować. Po 3 dniach wszystko się wydało, a pana Arka oczywiście z pracy wyrzucono. Morał z tej historii jest krótki i niektórym znany. Nie przychodź do pracy, jak jesteś pijany. Mówi się teraz dużo o sytuacji w Polsce, ale nie zapominajmy, że do emigracji, bo o nią wchodzi, no to zmusiła nas sytuacja gospodarcza. Nie chcieliśmy sami. Pojawiła się ona wśród wszystkich taka jedna opinia, że Polacy za granicą odwalają fuszerkę. Że nic nie robią. Otóż, szanowni państwo, bywa różnie. No teraz mówi się, że najlepsi fachowcy w Polsce są w Irlandii, ale za to na Wyspach mamy nieprawdopodobną z naszej perspektywy opinię ludzi solidnych i pracowitych. W ogóle to ilość naszych fachowców na Wyspach sprawia, że można mieć podczas rozmowy o pracę problemy językowe. Nie dlatego, że nie będziemy znać angielskiego, ale na przykład trafimy na szefa, który jest z Kaszubem. No bo kto wie, jak jest szpachla po kaszubsku? A czy wiesz, jak jest szpachla po angielsku? Ja nie wiem. I pewnie większość naszych słuchaczy próbuje sobie teraz nerwowo przypomnieć, jak to było. Ale będąc swego czasu w Londynie, zaobserwowałem fantastyczny zabieg językowy, który nasi wyemigrowani obywatele się posługują. Nazwałem to roboczo Polglish. To połączenie języka polskiego i angielskiego, którym nasi rodacy posługują się biegle. Niby to angielski, ale jakiś taki swojski, pełen gestykulacji, gdzie nawet głupie pytanie o godzinę staje się wyzwaniem. Tylko przekleństwa zostały te same. Chłopaki chcieli zapowiedź, ale co tu dużo gadać. Czasy się zmieniają i teraz nasi kochani fachowcy mają wszelakie, wszędobylskie i bardzo rozległe zainteresowania, pasje, a także wykształcenie. Już do lamusa w sumie, proszę państwa, odchodzi klarowny podział, że kończysz zawodówkę, pracujesz na budowie, kończysz ogólniaka, pracujesz w biurze. Obecnie granice są zatarte, każdy pracuje gdzie chce, a tak naprawdę każdy pracuje tam, gdzie go wezmą. Summa summarum, wszyscy spotykają się na budowie. Tak, to prawda, Michał. Sam miałem okazję pracować na budowie jako zwykły robol. Tak, wiem, że tu studia, tu harowanie fizyczne, no życie. I nic bardziej nie doprowadzało mnie do szału, jak określenie studencik, skocz po coś. Przecież panom posiadającym zdecydowanie większe doświadczenie nie wypada po prostu wykonywać pewnych czynności. Studencik, skocz po fajki. Studencik, posprzątaj. Studencik, dowiedz się. Można się zajechać. Ale warto było, wielu rzeczy się nauczyłem. Szybkiego otwierania trunków różnych, wiem jak rozrabiać beton i jak zrobić tak, żeby wszyscy myśleli, że coś robię. Średnie zawodowe, aż za dużo na budowie, śpiewali słynni bracia Figofagot. No ale dzisiaj popularność studiów wyższych z jednoczesnym brakiem pracy dla ludzi po tychże kierunkach sprawia, że do budowlanki idą absolwenci kierunków, o których filozofom, nomen omen, bo i oni czasem zakasają rękawy, się nie śniło. No i tak sobie myślałem, jaki to byłby pierwszy dzień w pracy takich absolwentów kierunków humanistycznych. No pewnie student filozofii zastanawiałby się nad tym, po co łopata istnieje, jakie jest jej miejsce we wszechświecie. Socjolog by zaczął robić badania wśród ekipy remontowej na temat emocji związanych z łopatą, a absolwent dziennikarstwa zacząłby obnażać w reportażu wady konstrukcyjne łopaty.